Trochę mnie tutaj nie było. Przynajmniej w formie wideo, bo streamowałem ciągle, ale no, ostatnie wideo nagrałem jakieś dwa tygodnie temu, więc mniej więcej tyle, ile Concord utrzymał się na rynku. I to właśnie o Concordzie chcę dzisiaj porozmawiać. Dla szybkiego przypomnienia, Concord to w wielkim skrócie kopia Overwatcha, tylko od Sony, zrobiona gorzej. I bez żadnych wielkich innowacji, za którą trzeba było zapłacić 40 dolarów, czy tam chyba 170 zł to było. Można sprawdzić to w poprzednim filmie, gdzieś tutaj chyba. No, ehm, tam będzie więcej o tym. Nie będę teraz tutaj zrobił straszenia z Concorda i czemu to nie wyszło, ale Ech, mam wrażenie, że jak ktoś siedzi w tym temacie, no to bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, czemu to nie wyszło. Tylko e, cz czemu do tego wracam? Bo jakby okazuje się, że Sony, Właśnie chcę wskrzesić Concorda i możemy to zobaczyć na Steamie, bo Sony dalej update'uje Concorda, wprowadzając sporo zmian. Na SteamDB możemy sobie podejrzeć historię update'ów do Concorda i nawet 4 dni temu był update, a zaczęły się one jakieś 20 dni temu, już 30 września, gdzie pozmieniali parę rzeczy, tylko no wiadomo, nie możemy za bardzo podejrzeć bo o co chodzi. Są tu jakieś test nightly, Sony QAE Shipping latest yy, zmieniają jakieś rzeczy w tle. Na przykład ten update 4 dni temu polegał na zmianie kilku zapisów prawnych odnośnie polityki prywatności i zgód użytkownika. Nie jestem pewien, czy tu chodzi tylko o zmianę linkowania czy o coś więcej, ale są tu zmiany na ten temat i inne. Jak sobie wejdziemy głębiej w to, jakie pakiety zostały zmienione, to chociażby 16 dni temu został zmieniony pakiet Playtest, czyli no ewidentnie zmiany są i też związane z testami. No i ludzie aktualnie spekulują, czy naprawdę Concord wróci, bo to, że są zmiany, niekoniecznie potwierdza w 100%, że Sony chce naprawdę wskrzesić Concorda. Tylko jak widzę właśnie na przykład update pakietu Playtest, na przykład Sony QAE, co nie mam do końca pojęcia, co to może znaczyć. Myślę, że nikt poza Sony nie ma w 100% pewności ale QA no to jest quality assurance czyli no testowanie i nie wiem czy na pewno to jest to czy mam rację ale tak się domyślam, że Sony QA -E to jest po prostu to playtesty. Zresztą no, pakiet Playtestów też został zmieniony. Dlatego tak myślę, że QA, Quality Assurance jak i Playtest coś zmieniają, co trzeba przetestować, czego się nie robi z martwą grą. Jakby chcieli, żeby ta gra pozostała martwa, to mam wrażenie nie traciliby czasu na updateowanie jakichś innych rzeczy, które się nie przydadzą, jeśli gry nie można kupić. No jest też PM test. Z mojej korporacyjnej wiedzy wiem, że PM to oznacza Product Manager, tylko nie jestem pewien, czy u Sony to, to samo oznacza. Może w, u nich to oznacza coś innego, no ale jest tu test też. Coś testują. I to ma sporo sensu, jak sobie wrócimy do tego ogłoszenia na blogu PlayStation z 3 września, kiedy ogłosili, że gra zostanie wyłączona i wszyscy dostaną refundy, zwroty pieniędzy. Tutaj jest taki zapis. Therefore at this time we have decided to take the game offline beginning September 6 2024 and explore options including those that will better reach our players. Czyli w tym momencie Zdecydowali się ściągnąć grę, wyłączyć ją, dać ją offline właśnie 6 września i rozważyć inne opcje, włączając w to te, jak lepiej dotrzeć do swoich graczy. Czyli oni na początku już nie chcieli zabijać tej gry na Amen. Nie strzelili po prostu w łeb, po prostu uśpili ją na chwilę, zdjęli ze sklepu, zwrócili pieniądze. Był to dobry ruch ze strony Sony, jak Grało w tę grę maksimum 700 osób dziennie w tym samym momencie, a potem te liczby spadły do setki, i gracze mieli problem ze znalezieniem gry rankingowej, bo nie dobierało graczy, nie było po prostu tyle graczy żeby można było grać w tą grę. Gra była niegrywalna w 10 dni po premierze. Była dosłownie niegrywalna. To, że była niegrywalna już na premierę, bo była tak słaba i trzeba było za nią płacić i była bez polotu żadnego, to swoją drogą. Ale kiedy grę multiplayer z rankingami 5 na 5, arena, yy, gra 100 osób na całym świecie, przynajmniej na Steamie, w danym momencie, no to, no to jest problem z matchmakingiem i były posty na relicie, że gracze szukali gier przez 8 minut, 10 minut, dostawali timeouty. No nie znajdowało gier w ogóle. Więc to, że uśpili tą grę, bądź uśmiercili, jeszcze na 100% nie wiemy, to było dobre posunięcie ze strony Sony, szczególnie, że zwrócili pieniądze. Tylko czemu Sony tak bardzo chce wskrzesić tego Concorda? No, okazuje się, że wydali na tę grę 400 milionów dolarów. Prawdopodobnie. Jak możemy dowiedzieć się od Colina Moriarty'ego, który niegdyś był dziennikarzem w branży gier wideo, teraz się tym nie zajmuje już, ale skontaktowała się z nim osoba, która pracowała nad Concordem. Potwierdził, czy ta osoba faktycznie pracowała nad Concordem i wydaje się, że tak. Ta osoba pracowała nad Concordem. And uh, someone who worked on Concord reached out to me and I verified who this person was and went through all that and talked to this person extensively. Uh, like for a long time. And uh, got some, I think, interesting information that I can share about Concord. Wychodzi na to, że firework Studios, zanim jeszcze zostało wykupione przez Sony, wydało na Concorda 200 milionów dolarów. Nie jest do końca. Pewne, ile z tych pieniędzy to samo Firewalk, czy ich poprzedni właściciel, czy Sony, którzy wspierali Firewalk Studios jeszcze zanim samo studio zostało zakupione przez Sony. Studio zostało zakupione przez Sony w 2023 roku, jakoś półtorej roku temu, w pierwszym kwartale zeszłego roku. no Ale już wcześniej od jakoś 2020-2021, Sony już wtedy wspierało. No, potem kupili całe studio. So in the first quarter of 2023, Concord had basically entered an alpha state. This was before Sony had even purchased the team. Uh, but Sony had been working with um Probably Monsters and which was the original owner of Firewalk and Firewalk um, probably since late 2020, maybe 2021 at the latest. No in momencie kiedy Sony zakupiło studio. A jakiś czas później gra weszła do Alfy, no to była niegrywalna, i Sony uznało, że musi wydać kolejne 200 milionów dolarów, żeby ta gra miała ręce i nogi w ogóle. It was in such horrible shape that Sony felt like they needed to spend that much money again, so you know, 200 plus 200 to get the, the game to to the MVP status, not to the status of it being like a great game, to get it to just viability. At that time in quarter one 2023, there was such there was nothing done. A major expense was having to urgently outsource much of the game to other studios to finish building the game out. Więc but that the game cost about 400 million dollars to make, soup to nuts. Sony put most of that money in, and um, it is. Not only so, because we had kind of said, like, this must be Sony's biggest loss ever on a game, and it is. It's the biggest game Sony's ever released from a budgetary standpoint from the first party or second party. There are more, there are games that are in development right now at Sony first and second party that are more expensive than this. But as of the games that have come out so far, so think about like Spider Man 2 and so on and so forth. We know The Last of Us Part 2 cost $220 million, Spider Man 3 is going to cost about $350 million. This game costs more than that. No i tak jak mówi, jest to najdroższa gra, którą do tej pory przynajmniej wypuściło Sony, z kosztem 400 milionów dolarów. Wiemy, że Last of Us Part 2 kosztowało mniej więcej 220 milionów dolarów. Spider-Man trójka ma podobno kosztować aż 350 milio milionów dolarów i Concord kosztował więcej. Ja, ja nie, nie mogę, nie mogę z tego faktu. No i czemu Sony wydało 400 milionów dolarów, i czemu mam wrażenie, dalej chcą wskrzeszać tego Concorda? No to właśnie, też Colin o tym mówi, że Sony pokładało tyle nadziei w Concordzie, wewnętrznie podobno nazywali to. why did this happen this game was heavily championed behind the scenes the term apparently verbatim had been used that concord is the future of playstation they had such major ambition for this game that it was referred to internally as a Star Wars like project for Sony. It can be repeatedly revisited over and over and over again, not only in cross media, but in what we were seeing. We've already kind of seen little bits of it. So the weekly story vignettes that they were going to release, and then of course the inclusion in Amazon's um, secret levels. Anthology? That's like just scratching the surface of it. No więc Concord miał być tym oczkiem w głowie Sony, a zamiast tego zaliczyli ogromną porażkę, jakiej świat nie widział do tej pory. No, dość prędko porażka Concorda została ogłoszona największą porażką w branży gier wideo, Ever. Do tej pory przynajmniej. No i. Pozostaje tylko czekać, aż Sony zrobi z tą grą coś nowego, świeżego. Wiele osób spekuluje, że starają się Concorda odświeżyć jako grę Free to Play, żeby była po prostu darmowa, tak jak większość gier z konkurencji z którymi Concord miał e, okazję dzielić rynek typu Overwatch czy Valorant, ale nadal otwarta beta miała mniej graczy niż płatna beta, jak wyszła. Bo Concord miał bety. Pierwsza była płatna, z jakiegoś kuźwa powodu, a druga była darmowa i miała mniej graczy. Potem jak Concord wyszedł, no było ich 700 za 40 dolców... <grym> są zakupu gry, ale nie wydaje mi się, że tutaj to cokolwiek zmieni. Nie wiem, czy tu Sony właśnie nie popełnia tego samego błędu, co z Morbiusem. Morbius też wypuściło Sony. Znaczy, Sony jako ten filmowy ich oddział, ale kojarzycie te memy z Morbiusem, nie? Że wyszedł Morbius, absolutnie zaliczył bombę straszną w box jeśli chodzi o to, jak, ile razy Ludzie poszli na ten film, po czym Sony wypuściło film ponownie w kinach, bo widzieli memy. Internauci zaczęli robić memy, że, że Morbius jest bardzo dobrym filmem, i żeby Sony wypuściło ponownie ten film do kin. I Sony połknęło przynętę razem z całą cholerę wędką i wypuściło Morbiusa ponownie, tylko po to, żeby zaliczyć kolejną porażkę. I mam wrażenie, że podobnie. Dzieje się z Concordem, bo istnieje nawet petycja. Please release Concord again. Proszę wypuśćcie Concorda ponownie. Byliśmy zajęci w tamten tydzień i podpisało ją 2600 osób. To jest więcej niż grało w Concorda. Przypominam, to było maksimum e, 697 graczy w tym samym momencie, all time peak, e, więc myślę, że Danke to jest e, po prostu memem takim samym, jak były memy z Morbiusem, żeby wypuścili ten film ponownie do kin. E, I myślę, że skończy się podobnie. Przy czym, no, za Morbiusa trzeba było płacić, idąc do kina, jeśli wypuszczą Concorda za darmo. Może parę graczy zagra dla Becky? W sensie, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. No bo patrząc po tych liczbach, no to w Concorda nie grało zbyt dużo osób. Na pewno więcej osób wypowiadało się o porażce Concorda i czemu ta gra nie wypaliła, niż faktycznie grało w tę grę. I to nie jest nic złego, ale myślę, że jak wypuszczą ponownie Concorda za darmo, to myślę, że może zaliczyć trochę większy sukces, ze względu na to, że ludzie będą po prostu ciekawi, czemu ta gra nie wyszła albo jak ktoś grał wcześniej, to co zmienili. Nawet ja chętnie zagram w Concorda, jak będzie za darmo, żeby po prostu wejść w ten śmietnik, poczuć te zapaszki i tak nie obserwować tylko z zewnątrz tego po prostu pożaru, tylko znaczy teraz to już zgliszczy, tylko faktycznie doświadczyć tego na własnej skórze. Więc jeśli faktycznie Sony ma zamiar wskrzesić Concord, to może uda nam się w końcu zagrać z widzami, jak to Valentino nieraz pytał na streamkach, kiedy Concord z widzami, no to może może faktycznie się uda. Cholera, kto wie. Patrząc po tych update'ach, jakie Sony zamieszcza do Concorda, a... Um... Myślę, że jest na to szansa, myślę, że jest na to szansa, no i Sony wydało na Concorda już tyle pieniędzy, że no mam wrażenie kilka milionów więcej za dużo nie zmieni, a może im spróbować odbić trochę koszta, szczególnie, że no aktualnie... Po prostu je stracili. Wszystkie pieniądze poszły do kosza, bo gierę wyprodukowali, wypuścili, estymaty sprzedaży były na około milion, ale to i tak nie ma znaczenia, bo wszystkie pieniądze zwrócili po tym jak zdjęli Concorda ze Steama i ze sklepu PlayStation, że ja mam wrażenie, że to jest dość logiczne, że starają się to przywrócić. Ciekaw jestem, jak im to wyjdzie. Naprawdę jestem ciekaw. Naprawdę, naprawdę chętnie zagram. Jak to wyjdzie, chętnie kuźwa zagram, żeby zobaczyć, co wymyślili. Ale to tyle będzie ode mnie. Napiszcie, co sądzicie o tej sytuacji wskrzeszania Concorda w komentarzach. Czy będziecie mieli ochotę zagrać, jeśli gra będzie dostępna za darmo? Tym razem, bo myślę, że to jest najlogiczniejsze, co mogą zrobić aktualnie. Wątpię, że będą próbowali wydać tę grę ponownie z pełnym kosztem 40 dolarów czy 170 zł. Tak, więc napiszcie, co o tym sądzicie. Czy będziecie chcieli zagrać chociażby przez godzinkę, dwie, żeby zobaczyć, jak to im wyszło? A na ten moment ja się żegnam i. Widzimy się następnym razem na filmie albo na streamku, na które serdecznie zapraszam, także subskrybujcie, lajkujcie, co jeszcze. No i na streamki wbijajcie. Nie? Teraz następne będzie chyba jakiś, jakiś może horror z racji Halloween. Nigdy nie grałem za bardzo w horrory, więc to może być dość ciekawe. Potem wracamy do Wiedźmina dwójki, ścieżkę Rosza, bo ścieżkę Jarweta już przyszliśmy, Także zapraszam i do następnego do widzenia narka cześć miłego dnia wieczoru whatever kiedykolwiek to oglądacie eee, elonara